Dzisiaj mały serwis, wymiana płynu hamulcowego, wymiana klocków hamulcowych z przodu i z tyłu, jeszcze zobaczę. Prawdopodobnie tak, czyszczenie zgrubne cylinderków, butelka na płyn hamulcowy, żeby odpowietrzyć z wężykiem. Okej, okay, do roboty. Jak to wygląda. Teraz będę czyścił te tłoczki z tego brudu. To wszystko zacisk. Jak wyglądają same... Blaszka wypadła. Oj, niedobrze. Same klocki jak wyglądają. No, no już idealny czas, idealna pora, żeby to zmienić. To co w miarę mogłem dookoła tutaj tłoczki w miarę przeczyściłem, chociaż to nie jest idealnie i perfekcyjnie. A tak wyglądają w porównaniu nowe Nissin klocki. Te nawet nie wiem jakiej marki były klocki, ale jeżeli sobie zestawimy te klocki, to mamy no jeszcze tak 1/3 jakby została, czyli ostatni moment tutaj, gdzie jest wgłębienie, jest znacznik, czyli w tym momencie jeszcze mogłem chwileczkę pojeździć, ale już to wymieniam. Teraz blaszka wypadnie. Klik i blaszka. No zobaczmy tutaj. Tutaj sytuacja jest trochę inna. Widać, że tutaj już coś nierówno brało. Ten klocek jest mniej zajechany. Ale też jest końcóweczka. Patrzcie. Z tej strony. To będzie z tym. Jestem sparowany. No jest duża różnica. Brud, 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 brud. Tak. O, ta blaszka druga też jakoś wyskoczyła. A czyszczę. Czyszczę i składam. No ten płyn już taki brązowy, kakao. Dobra, mam buteleczkę i do roboty. Jedną stronę przepompować, drugą stronę przepompować. Z tyłu widzę klocuszki. Wymieniałem po powrocie z Maroko i są w bardzo dobrym stanie. Myślałem, że są do wymiany, więc kupiłem, ale jest więcej jak połowa. Dobra, więc sprawdzę tylko łożyska tylnego koła. Wyczyszczę jeszcze łańcuch. No i odpowietrzam, wymieniam płyn w tylnym układzie hamulcowym.